Dobrze, jestem już po przeglądzie technicznym. Jest ok, samochód sprawny technicznie, może jeździć jeszcze. No to teraz skręcimy już w lewo na Karpacz. No i zobaczcie, jaka dzisiaj jest piękna pogoda. Tutaj dużo jest takich terenów pod budowę. Można kupić działkę, tylko że działki z widokiem na Karkonosze są bardzo drogie. I tutaj dosłownie jeszcze 4 km i będziemy już przy Karpaczu. Pogoda naprawdę dopisuje dzisiaj, jest bardzo przyjemnie. I tutaj dużo właśnie ludzi szuka działek na budowę. Ruchu takiego już nie będzie, bo ferie zimowe się skończyły. Więc teraz nie będę na razie nic mówił, żeby się wszyscy delektowali tymi widokami, które znajdują się teraz przed nami. Śnieżki na razie nie widać. Jest mniej więcej centralnie przed nami, ale jest niestety za chmurami. Po prawej stronie rybkę można zjeść, stawiki. Po lewej stronie również działeczki na sprzedaż. Po prawej działeczki na sprzedaż. Ceny oczywiście astronomiczne. Zrobię pauzę i jestem już z powrotem i praktycznie już będziemy w Karpaczu. Tutaj będzie bardzo dużo śniegu, czyli mamy już końcówkę lutego i zima tutaj jest normalnością o tej porze. Zalecane są tutaj przede wszystkim opony zimowe, a dla samochodów takich ciężarowych to nawet zalecane są również i łańcuchy. Jak widać, mało na razie jest już turystów, bo to mówię, wakacje się skończyły, te ferie zimowe, i tutaj mamy napis Karpacz, miasto monitorowane, i jesteśmy już w Karpaczu. Kto był, to będzie teraz poznawał te tereny, kto nie był, to chętnie na pewno zobaczy. Jedną z osób, które chciały zobaczyć Karpacz, to jest Jola K. I bardzo chętnie, Jolu, zobacz, jak wygląda Karpacz. Przejedziemy się po tym Karpaczu. Tutaj mamy fotoradar 50 na godzinę. Tutaj już przede wszystkim jeździmy na trzecim biegu. Skręcając tutaj w lewo, to byśmy pojechali na Kowary. Mały ruch na razie, ferie się skończyły i ruch jest naprawdę bardzo mały.
A te góry, co tam widać przed nami, to tam znajduje się Śnieżka. Niestety jest w chmurach. Ale postaram się wjechać jak najwyżej w Karpaczu pod samą górę, bo Karpacz jest dosyć rozciągły. No i niestety cały czas jedziemy pod górę, czyli będziemy mniej więcej na wysokości 500, 600, 700 metrów nad poziomem morza. Naprawdę, pustki są w Karpaczu. Autobus do Jeleniej Góry zjeżdża na dół. Parkingi strzeżone puściutkie. Tutaj dopiero pojawią się turyści mniej więcej już w czerwcu. I znowu będzie tłok jak nad morzem. Na wprost mamy tunel, a po lewej stronie jest taka zjeżdżalnia, nazywa się Kolorowa, i tam kupę saren stało na górze. Szkoda, że tego nie widzieliście. To jest tunel w Karpaczu, wybudowany kilka lat temu. A my pniemy się cały czas do góry. Bardzo dużo tutaj jest domów czasowych, po lewej i po prawej stronie. Po prawej mamy Muzeum Klocków Lego. Pana musimy przepuścić. Rozpędzamy się do góry. Jak widać na załączonym obrazku, im wyżej, tym więcej śniegu jest. Ale zobaczcie, jakie puchy są, pustki. Tutaj jeszcze tydzień temu to nie było gdzie auta postawić. Ludzi masa jak nad morzem, a teraz pustki. Ten nas zaprasza, żeby zaparkować, a my nie, bo my tutaj tubylcy, to nie potrzebujemy parkować, znamy te tereny. Jedziemy wyżej, kochani, po prawej stronie jest potężny obiekt, hotel Gołębiewski. A my cały czas wspinamy się do góry. Cały czas do góry. Aż się chłodno zrobiło. Patrzę na termometr. Minus 3 stopnie. Ale jeżeli chodzi o drogę,
jest bardzo pięknie, elegancko zadbana. Pojedziemy jeszcze kawałeczek tutaj do góry i potem wrócimy się jeszcze w inne miejsce. Proszę panu Śnieża, wszyscy ci, co mieszkają w centralnej Polsce, to tylko mogą temu panu pozazdrościć, że od Śnieża. Same domy wczasowe, restauracje, obiekty takie na spędzenie dobrego, wolnego czasu, domy na sprzedaż, pokoje do wynajęcia. Proszę, sprzęt narciarski 25 zł można za 2 godziny, można sobie wynająć, wypożyczyć narty. Pojedziemy troszeczkę do góry i później zaraz będziemy wracać, to zobaczycie ten potężny obiekt, hotel Gołębiewski. Proszę, jak pługiem od Śnieża. No, widzicie? Czyli tu jest zima. Jesteśmy już na wysokości około 750 metrów nad poziomem morza. Jak patrzę tak przez okno na prawą stronę, to jakie piękne widoki są na Kotlinę Jeleniogórską. Widoczność co najmniej na jakieś 30 km. A po lewej stronie znajduje się kościółek Wang, ale to będzie na inny film. Zaraz sobie tutaj zawrócimy bezpiecznie i pojedziemy w inne miejsce. Na razie się wyłączę. Zawróciłem, a przed nami tam na wprost, jakbym tak popatrzył na górę, taka wycinka w drzewach, w lesie, to jest wyciąg na kopę. Może uda mi się wjechać tutaj do tego hotelu Gołębieski. Zaraz zobaczymy. Także na razie znowu robię pauzę. I na wprost widać hotel Gołębieski. Może uda mi się tam wyjechać. Potężny obiekt na parę tysięcy miejsc. Zaraz zobaczymy. Oczywiście nie jestem gościem hotelowym, no ale chyba wjechać będę mógł. Zaraz zobaczymy. Skręcimy tutaj w prawo. Chyba mogę skręcić w prawo. Chyba mogę, tak? Czy nie? Skręciłem, nie wiem czy. No i wjeżdżamy do hotelu Gołębiewski, wam pokażę. To jest potężny obiekt. Podjedziemy tam, zakręcimy i potem wrócimy z powrotem. Brama otwarta, no ale Bóg znaje, jak tutaj wjechać. No jedziemy. Dostawa towaru na wprost.
Mamy sobie chyba tutaj zakaz wjazdu, więc my musimy gdzieś tutaj chyba sobie zawrócić, bo za mną jakiś samochód jedzie. Parking podziemny po prawej stronie. No i tutaj właśnie z tego hotelu pokażę palcem. Śnieżka jest w tamtym miejscu. O, tam jest Śnieżka. Z tym, że no mówię, już ostrość zgubiło. Nie widać, bo jest za chmurami. Potężny obiekt to jest ten hotelowy. Ale jedziemy teraz dalej. Wyjedziemy z tego obiektu i poznamy jeszcze kawałeczek Karpacza z innej może strony. Uda mi się wam pokazać. Piękne widoki są na Karkonosze. Zobaczcie, ręką można sięgnąć gór. To robię przerwę i jedziemy dalej. Tutaj na tej krzyżówce już byliśmy, a my sobie pojedziemy prosto. Pojedziemy sobie prosto. No i tu również będzie cały czas pod górę. Tutaj proszę, łebek w kasku. Szykuje się na jazdę na nartach. I cały czas na trójce maksymalnie. Tak tu wysoko wszędzie jest. Wszędzie po prawej i po lewej stronie hotele, pokoje do wynajęcia, hostele. Także jest gdzie spędzać wolny czas. Tutaj to na drugim biegu trzeba już jechać. Bardzo dużo śniegu jest. I mamy przed nami skocznię narciarską. Czy widzicie to? Skocznia narciarska w Karpaczu. Z tego też zrobili wieżę widokową. Można skakać tu na bungee. Takie cuda. Jedziemy do góry jeszcze wyżej. Proszę, tam elegancko zasuwa facet traktorkiem odśnieża chodniki. Po prawej był kiedyś taki tor saneczkowy, ale już jest nieczynny. Proszę, jak zasuwa ładnie. Tnie, chłop. Jak pięknie odśnieża. Czyli klimaciki zimowe prawdziwe. No i wspinamy się cały czas wyżej. Jak widzicie, nie ma żadnego ruchu. A tutaj będzie zaraz wyciąg na kopę. A z kopy na piechotę, z kopyta można dojść do Śnieżki. Proszę, narty. Po prawej będzie wyciąg narciarski. To jeszcze troszeczkę osób jest. A my tu zawrócimy. Żeby było gdzie, mam nadzieję. Także tutaj jeszcze sezon zimowy trwa. A ja tutaj sobie zawrócę. Thank you.
Okej, robię pauzę, bo muszę się teraz wydostać stąd. Turystów masa. Akurat w tej części. Musimy puścić. I tutaj bez kółek zimowych nie da rady. Klimaciki zimowe ekstra. W takich górkach to trzeba już umieć jeździć. Zjeżdżam teraz na dół. Nie wiem, czy uda nam się dostać do tej skoczni, bo tutaj wszędzie już jest zagrodzone, nie ma gdzie stanąć. Jak widać, o, po prawej stronie jest ta skocznia. Trzeba uważać na biegaczy. Zrobili z tego też jeszcze wieżę widokową, no ale tam chyba stanąć to nawet nie ma, chyba nawet nie ma jak. Ale wiecie co, może to sobie zaparkuję i zrobię sobie może szorcika. A ja, kochani, pożegnam się już teraz z wami. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Skocznia narciarska Orlinek imieniem Stanisława Marusarza.